Dzień dobry, Sylwia Ruszel. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie wiadomości Telewizji Miejskiej Ropczyce. Dwudziestego 6 kwietnia przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropczycach odbyła się coroczna uroczystość upamiętniająca ofiary mordu katyńskiego w 1940 roku oraz tragicznie zmarłych w katastrofie prezydenckiego samolotu 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. Uroczystość odbyła się przy obelisku i dębach pamięci na placu szkolnym. Podczas spotkania odśpiewano hymn państwowy, złożono kwiaty przy obelisku upamiętniającym ofiary zbrodni katyńskiej oraz katastrofy smoleńskiej. Młodzież przygotowała część artystyczną pod nazwą Pamiętamy. Na zakończenie uroczystości odbył się bieg uliczny dzieci i młodzieży z tamtejszej szkoły. Matko Boża Katyńska, nad grobami stojąco, utul tych, którzy Polskę tak umiłowali, że swoje życie dla niej oddali. Bardzo dobrze, że w tych ponad 2000 małych naszych ojczyzn, jak tu w Ropczycach, ludzie, dorośli, młodzież oddają część pamięci ofiarom, którzy oddali swoje życie za niepodległą Polskę. Katyń, miejsca zagłady są tego część. Wszyscy pamiętajmy, że II wojna światowa to ponad 6 milionów ofiar śmiertelnych Polaków, w tym ponad 3 miliony śmierci Żydów, narodowości oczywiście polskiej. Najpierw jechali długo. Wieziono ich wiosenną szarugą. Ilu ich było? 2, 5, 8, 20 tysięcy? Mglisty poranek. Podsmoleńska stacja Gniezdowo. To tu, w kwietniu 1940 roku, przeładowywano więźniów Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa do autobusów. Wywożono ich gdzieś w głąb katyńskiego lasu, nieopodal Smoleńska. Tam zabierano im zegarek, na którym była godzina 6:30. Obrączkę, pas, jedyne zdjęcie i ten ostatni list. Gdy wszystko się skończyło, gdy wystrzelano ostatni nabój, oprawcy zasypywali doły, wyrównywali teren i na nim sadzili młode drzewa. Bo nawet wiatr, choć był świadkiem, po świecie jej nie rozniesie. Bo tylko księżyc niemowa, płynąc nad smutną mogiłą, mógłby zaświadczyć poświatą, jak to naprawdę było. Wzdłuż tej drogi na Smoleńsk tak gęsty stoi las. Wzdłuż tej drogi na Smoleńsk samotny na tym.
każdej drodze na Smoleńsk zacina wicher w twarz. Chorągiewki czekają na pustych krzesłach łza. Pewnie nigdy dalej nie skusiłby nas marsz. Gdyby pamięć zasnęła raz, choć raz. Pewnie nigdy dalej nie skusiłby was marsz. Gdyby pamięć zasnęła raz, choć raz. Smoleńsk milczący, pusty las. Wzdłuż tej drogi na Smoleńsk samotny duchów tłum. Na tej drodze na Smoleńsk od Polski wieje wiatr. I te oczy dalekich i bliskich gwiazd na tej drodze na Smoleńsk od Polski wieje wiatr. I te oczy dalekich i bliskich gwiazd za maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W Ropczycach tradycyjnie najmłodsi radośnie uczcili to święto. Pod pomnikiem pamięci dzieci z przedszkoli z terenu miasta i gminy Ropczyce w programie artystycznym recytowały i śpiewały o polskich symbolach narodowych. Dzień Flagi to jedno z najmłodszych świąt państwowych. Zostało ustanowione uchwałą Sejmu w 2004 roku, by propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Biały kolor na polskiej fladze symbolizuje czystość i niepokalanie, czerwony zaś odwagę i waleczność. Oficjalnie flaga za symbol narodowy została uznana w 1919 roku, po latach zaborów, w rok po uzyskaniu przez Polskę niepodległości. Najmłodsi z ropczyckich przedszkoli z dumą prezentowali polską flagę i z dumą mówili o ojczyźnie. Z flagą biało-czerwoną, bo to przecież Polacy, orzeł biały symbolem dla każdego Polaka. Żaden inny kraj w kodę nie ma takiego ptaka. A Polacy są dumni, że w tym kraju mieszkają i z powagą hymn polski honorowo śpiewają. Thank you.
Dzieci celująco zdały egzamin przeprowadzony przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Robczycach Józefa Misiurę. Jaki znak twój? Osierpiały! Dzięki. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi! Dzięki. W jakim kraju? W polskiej ziemi! Czym ta ziemia? Mała ojczyzną! Czym zdobyta? Białą i blizną! Pięknie. Czy ją kochasz? Kocham szczerze! A w co wierzysz? Za znakomitą wiedzę o swoim kraju i za przepięknie przygotowaną uroczystość najmłodsi otrzymali słodkie nagrody. Zapraszam Państwa na obszerną relację z obchodów 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. 3 maja robczyckie obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny w Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Królowej Rodzin. Koncelebrze przewodniczyli ksiądz dr Stanisław Mazur, proboszcz parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Robczycach i ksiądz prałat Leopold Kordas, dziekan dekanatu robczyckiego. Po mszy świętej zebrani przeszli z orkiestrą dętą, pocztami sztandarowymi i delegacjami pod kościół Farny, by złożyć wiązanki kwiatów pod tablicami pamiątkowymi i pomnikiem papieża Jana Pawła II. Dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem pamięci. Robczycka orkiestra dęta odegrała hymn państwowy, następnie delegacje złożyły kwiaty. Thank you.
Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak przywitał wszystkich zebranych i przybliżył historię Konstytucji. Ci wielcy parlamentarzyści owych czasów w okresie 4 lat debatowali, by razem, wspólnie ustalić prawo dla Polski, które dawałoby Polskę mocną, Polskę silniejszą, Polskę, która kończyła z Polską szlachecką, kończyła z liberą veto, która tworzyła nowoczesne struktury nowoczesnego państwa. Konstytucja pierwsza w Europie, konstytucja druga po Stanach Zjednoczonych na świecie. Czy powiódł się cel parlamentarzystów? Możemy powiedzieć i tak, i nie. I nie, bo jak przypominał ksiądz Tomasz w swojej homilii, za 14 miesięcy doszło do rozbioru. To złoto Moskwy, Berlina i Wiednia spowodowało, że Polacy się podzielili. Wojska obce weszły do ojczyzny, ale przez 123 lata wartości i ideały, które przyświecały Konstytucji 3 maja, towarzyszyły Polakom jako wektor, jako tą wizję przyszłości Polski jednorodnej, Polski niepodległej, Polski wolnej, Polski równych praw. Burmistrz podziękował wszystkim służbom zaangażowanym w organizację świąt państwowych. Służbom mundurowym, strażakom ochotnikom, orkiestrze dętej, harcerzom, reprezentacjom pocztów sztandarowych oraz młodzieży szkolnej. Po części oficjalnej uroczystości mieszkańcy Ropczyc uczestniczyli w majówce. Zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropczycach, Halicz, formacja tańca nowoczesnego Vega oraz zespół śpiewaczy Niedźwiedzanie. Jestem Tadeusz. Jestem Agnieszka. Jestem Błażej. Jestem Bartek. Jestem Julia. Jestem Marlena. Jestem Marysia. Jestem Grzegorz. Jestem Polką. Jestem Polką. Jestem Polką. Jestem Polakiem. Jestem Polakiem. Jestem Polką. Jestem patriotą. Jestem patriotą. Jestem patriotą. Jestem patriotą. Jestem patriotą. Jestem patriotą. My nie chcemy rzeczy zbyt wielkich. Tylko tyle, aby każdy się cieszył.
My tylko tyle chcemy, aby nie było nieszczęść na ziemi i każde dziecko miało ojca i matkę. Jest w każdym naszym słowie, a słowa są najprostsze. Chleb, mama, dom gościnny i Wisła i Mazowsze. Artyści przekazali widowni mnóstwo informacji na temat Konstytucji. Program artystyczny wyreżyserowali Małgorzata Wojtanowicz, Ryszard Niewiarowski, Ewelina Roman, Ewa Szczerba, Małgorzata Ślusarczyk, Halina Olechowska-Cwanek, Agnieszka Mazur i Martyna Toton. Z rąk burmistrza Ropczyc w ramach podziękowań kwiaty otrzymała dyrektor szkoły Bożena Ryngiel. Podczas pikniku odbył się również krótki koncert Ropczyckiej Orkiestry Dętej wraz z mażoretkami oraz zaśpiewała Mielecka Kapela Podwórkowa. Ja nie wiem, co kryzys, co lajka, co złe, więc to nie obchodzi mnie, ja z wszystkiego sobie wiem. Wciąż pan pierwszego, kurwa mi to nic, nie martwię się i tak ja z tego nie mam nic. Choć koło, lecz wesoło, wesoło, koło, nie możeczki skończę dzięki, przeboje posypki, godzina za godziną, wesołe chwile płyną, co krok do masz drugi i drugi raz majtować masz chęć. Na wydaniu tu masz pięć i pożegnać smak się zięć. Interes od roku twój stoi jak drąg. Ty na to gwiszesz i nie załamujesz rąk. Chodź koło, lecz wesoło, wesoło pod koło. I muzyczki skoczne dźwięki, przeboje piosenki. Godzina za godziną, wesołe chwile płyną, co krok dancing giną, muzyczka szał. Radosna jest twórczość, lecz smutny jest krąg, zabytując ze wszechstron, co powiada na dom. Olewą sam odkręca, choć źle trzeba żyć, bo nie jest wcale źle tak, jakby mogło być. Chodź goło, lecz wesoło, wesoło wokoło i muzyczki skoczne dźwięki, przeboje piosenki. Godzina za godziną, wesołe chwile płyną, co krok do tacy kino, muzyczka szał. Wesoło, wesoło wokoło i muzyczki skoczne dźwięki, przeboje piosenki. Godzina za godziną, wesołe chwile płyną, co kroku tancy kino, muzyczka szar. Godzina za godziną, wesołe chwile płyną, co kroku tancy kino, muzyczka szar. Pyszne, tradycyjne potrawy serwowały koła gospodyń wiejskich z Hehe, Łączek Kucharskich i Witkowic. Podczas majówki można było kupić wyroby rękodzielnicze, najmłodsi zaś mogli pobawić się na dmuchanych zabawkach.
Oddanie do użytku nowego budynku Domu Kultury w Brzezówce i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę szkoły podstawowej to bardzo ważne wydarzenia dla lokalnej społeczności. Uroczystość połączona była z gminnymi obchodami Dnia Strażaka i 90-leciem Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezówce. Kilkuletnie starania społeczności lokalnej o budowę nowego budynku wielofunkcyjnego zakończyły się sukcesem. Obiekt powstał w przeciągu 3 lat. Stało się to dzięki przychylności Ropczyckiej Rady Miejskiej oraz burmistrza Ropczyc Bolesława Bujaka. W obiekcie znalazły swoje miejsce różne grupy z sołectwa. Jestem przewodniczącą klubu seniorów. Bardzo się cieszę, że powstał ten budynek wielofunkcyjny, ponieważ ten wcześniejszy to był naprawdę bardzo ubogi i stary i no prawie zawalający się. Także nie było gdzie się spotkać. Biblioteka była zimna, nieogrzana, a teraz to jest no bardzo fajnie tutaj. Biblioteka, dużo książek, są organizowane różne zawody. Jestem przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Brzezówce. Bardzo się cieszymy, że nowy budynek wielofunkcyjny został oddany do użytku. Mamy teraz warunki, żeby się spotykać, żeby organizować jakieś konkursy, czy jakieś gotowania, czy pieczenia. Mamy nowe kuchenki, mamy nowe lodówki, mamy też miejsce, żeby usiąść, spokojnie zjeść, czy porozmawiać. Budynek jest nowoczesny i wybudowany dla lokalnej społeczności. Podczas uroczystości w roku jubileuszowym stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości wmurowany został również kamień węgielny w nowo powstający budynek szkoły podstawowej. Zgodnie ze złożoną przez burmistrza Ropczyc obietnicą, budowę szkoły rozpoczęto w 2017 roku. W roku bieżącym planuje się wykonanie stanu surowego zamkniętego. Dotychczas na budowę obiektu w ramach 2 etapów z budżetu gminy przeznaczono 1 000 000 zł. Szkoła również jest inwestycją bardzo wyczekiwaną. Historia szkolnictwa w Brzezówce sięga XVIII wieku, tak mówią niepotwierdzone źródła. Pewne jest, że pierwsza samodzielna jednoklasowa szkoła podstawowa w tej miejscowości powstała w 1907 roku i ulokowana została w podworskim budynku, w którym do chwili obecnej mieści się szkoła podstawowa w Brzezówce. Dziś byliście Państwo świadkami tego, że budowa nowej szkoły w Brzezówce stała się faktem. Wieś czekała na ten moment bardzo długo. Jestem dyrektorem tutejszej szkoły od niedawna, bo dopiero 3 rok. Tym bardziej jest mi bardzo miło i czuję się zaszczycona, że tak wiekopomna chwila, jaką jest wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego obiektu szkoły, stała się moim udziałem. Oficjalne przecięcie wstęgi, oddanie do użytku Domu Kultury i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę szkoły połączone było z obchodami Gminnego Dnia Strażaka i 90-leciem OSP Brzezówka. W ostatnich latach jednostka wzbogaciła się o nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault Master. Podczas uroczystości ksiądz proboszcz Ryszard Pietrasik poświęcił nowy sztandar, który został przekazany jednostce. Niech sztandar ten będzie oznaką męstwa, odwagi i ofiarności w służbie ojczyźnie naszej Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli. Podsumowano długoletnią działalność jednostki i uhonorowano druhów zaangażowanych w ochronę przeciwpożarową w naszej gminie. Dzisiaj dostałem złoty medal za zasługi dla pożarnictwa. Jest to znaka nadawana strażakom za osiągnięcia, jaki strażak dokonał. W moim przypadku jest to 35 lat w straży. Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezówce. No i to jest takie podsumowanie, można powiedzieć,
dosyć aktywnego udzielania się na niwie strażackiej. Zadowolonym jest za to wyróżnienie. Jakby nie patrzeć, to tylko jeden złoty medal był. Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak złożył strażakom życzenia z okazji święta i pogratulował jubileuszu. To wielkie, wspaniałe święto, nie tylko wasze, ale całej waszej społeczności tu, wsi sołectwa Brzezówki, ale pewnie całej parafii Lubziny Brzezówki, o czym mówił tak pięknie dzisiaj w kazaniu i w modlitwie ksiądz proboszcz Ryszard, któremu również serdecznie dziękujemy, że pamiętał, iż dwa dni temu było świętego Floriana. To oczywiście wielki patron wszystkich strażaków i druhów strażaków i strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Z tej okazji chciałbym również przyłączyć się do tych życzeń. Wszystkim wam, druhny i druhowie strażacy, wszystkim waszym tu obecnym, dzisiaj przełożonym i z Państwowej Straży Pożarnej, panu pułkownikowi i władzom wojewódzkim ochotniczych straży pożarnej, powiatowej, gminnej. Składam serdeczne gratulacje. Bardzo dziękuję w imieniu wszystkich samorządowców, którzy tutaj są, za wspólną waszą ofiarną służbę. Burmistrz na ręce prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezówce Andrzeja Powrózka przekazał grawerton. Prezesowi Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Ropczycach Andrzejowi Rachwałowi podziękował za zaangażowanie i ochronę przeciwpożarową. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe, delegacje jednostek OSP z terenu naszej gminy. 13 maja o godzinie 17 w Domu Kultury w Niedźwiadzie chór Bel Canto będzie próbował rozśpiewać Polskę podczas koncertu patriotycznego, na który zaprosi Państwa Stanisław Strzałka. Koncert patriotyczny organizowany jest przez chór Bel Canto z Małej przy współudziale Stowarzyszenia Przyjaciół Małej w Małej oraz Domu Kultury w Niedźwiadzie. Podczas tego koncertu wykonamy utwory o tematyce patriotycznej, patriotyczno-żołnierskiej, utworów, które były śpiewane 100 lat temu. Podczas tego koncertu przewidziane są też konkursy plastyczny, muzyczny, coś na wzór, jaka to melodia. Oczywiście ten koncert objęty jest honorowym patronatem burmistrza Ropczyc, pana Bolesława Bujaka, jak również patronem medialnym telewizji Ropczyce. Po koncercie przewidziany jest poczęstunek dla wszystkich uczestników. Myślę, że będzie towarzyszyć temu fajna zabawa, dobra, miła atmosfera. Jeszcze raz w imieniu chóru Bel Canto wszystkich serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Ropczyce oraz okolicznych miejscowości. Na scenie oczywiście wystąpi chór Bel Canto, wystąpi kapela, którą tworzą dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej w Małej, wystąpi zespół wokalno-instrumentalny działający przy Domu Kultury w Niedźwiadzie. Zaproszeni są też niedźwiedzanie, młodsi i starsi, chór z Brzezin. Z głębi dziejów, z krain mrocznych, puszcz odwiecznych, pól i stepów, nasz rodowód, nasz początek, hen od Piasta, Kraka, Lecha. Długi łańcuch ludzkich istnień, połączonych myślą prostą. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Wtedy, kiedy los nieznany rozsypywał nas po kątach, kiedy obce wiatry gnały, obce orły na protocach, przy nich skąd wybuchała niezmożona nuta swojska. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Zrzucał uczeń portret cara, ksiądz ciebienny wznosi modły, opatrywał wódz Dżemała, dumne wiersze pisał nowit.
Seniorzy z Niedźwiady, Łączek Kucharskich i Witkowic uczestniczyli w kongresie Niewydolne Serce, który odbył się w Jasionce w sali kongresowej G2A Arena. Podczas kongresu zaśpiewała znana piosenkarka Eleni. Zapraszamy na kilka utworów artystki. Gdzie jesteś ty? Nie z
zawsze radość puka do jego drzwi i z twarzy uśmiech znika gdzieś. Przychodzi niespodzianie, czas na łzy, każdy z nas o tym wie. A jednak kiedy burzy mi się świat, zaufać pragnę dobrym snom. I wiem, że choćbyś innych dróg sto miał, wrócisz tu, gdzie twój dom. Uwaga! Na wielką miłość będzie miło serce znów i płatki spokój się rozpną od twych ust. Zakwitną kwiaty, że w los tak nie tchu. Nastanie maj, ten, który znam z powodnych znów i teraz. Nie będziesz sam, ja będę tam, gdzie jesteś ty. I jeszcze raz. Na wielką miłość będzie miło serce mi. Nas skrzydła krócą, jak dwa tyle będę dni. Więc nie martw się.
Państwo za uwagę. To wszystko, co przygotowaliśmy w tym wydaniu wiadomości naszej lokalnej telewizji. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszych kolejnych programów. Zapraszam również do odwiedzenia naszej strony internetowej pod adresem tv.ropczyce.eu, kanału YouTube i Facebooka. Do widzenia!